Poszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Warcraft 3. To jest kampania Plaga Nieumarłych. Witam was w rozdziale 8 pod płonącym niebem. Kliknę, aby kontynuować. Tak, bez kitu. W poprzednim odcinku zaatakowaliśmy Dalaran. I w sumie spoko wyszło nawet. Nawet bardzo bym powiedział. Krąg mocy przygotowany wedle twych instrukcji. I teraz mamy ostatnią. Jesteś chyba misję, albo przedostatnią. Prawie. Przeglądałem księgę Mediva. Ten człowiek miał niebywałą wiedzę na temat demonów. A moc większą niż ktokolwiek podejrzewał. Otóż to. A jednak zbyt małą, by uniknąć śmierci. Starczy powiedzieć, że on rozpoczął dzieło. I teraz będziemy musieli generalnie pilnować Kel'Thuzada. Wiem, że się pieprzam Tychondrysowi w to, co mówi, ale trzeba Kel'Thuzada teraz pilnować. On będzie właśnie w tym kręgu. A moim zadaniem będzie nie dopuścić przez 30 minut do tego, aby się nie wywalił. Znaczy, nie dopuścić, aby się wywalił. No. Dobrze. Teraz tak, tutaj mamy bazę, ona jest kompletna. Tu mamy kilku ziutków, wy już drewno zbierajcie. Teraz tak, tutaj są jakieś pierdoły i chyba tam pójdę. Kilka jest takich miejsc i chyba są trzy bazy, jeśli się nie mylę. I to już znowu chciałem powiedzieć, że to jest znowu misja z cyklu. Jak byłem mały, to była trudna, ale już jestem duży i nadal może być trudna. A tak bez kitu to nie wiem. Nasi zwiadowcy znaleźli skrzynię goblińskich min. Dobrze, no z tej strony nie przyjdą. Zrobimy chociaż dobry użytek. No i z tej strony też nie ma baza, no to bez kitu. Czy miny, nie wiem, ja chyba można było zakopywać? Nie wiem, szkoda szczępić ryja. Nie chodź do środka, czy tutaj może lepiej. Artasie, no dobra, no to zniszcz to. Musicie strzec Kel'Thuzada. Nic ani nikt nie może przerwać rytuału. Ojej, co tu się dzieje? Ojej, tu się dzieje tragedia, halo, pomocy! Halo! Nie psuć! Nie, a nie, ha, nie! Halo! Tu, a ty Artas, jak tam sobie radzisz? Niszczyć ziutków, nie? Goblińskie miny. A jakbym całkiem przypadkiem, nie? Tu zostawił kilka rzeczy. Zobaczymy, jak to zadziała. Jezus Maria, tak ciężko chodzi, takie mam wrażenie. Znaczy, może tylko... O, tu jest w ogóle... Tam jest w ogóle... Co tam jest? Kopalnia! Dobra, zostawmy te cztery rzeczy. Ja wiem, że to ci się bardziej podoba, XD, ale nie. Nie możesz. Dobra, nie możesz zostać nawet. Dobra, przemienimy to. I to w sumie też. Tak wiecie, dla pewności. Teraz tak, dla pewności jeszcze... Bo wypadałoby zboostować w sumie jednostki swoje, nie? Tak, bez kitu. Arcas. Aha, dobra, miny zajmują tyle. I teraz jak działają miny? Ostrze mrozu jest godne. O właśnie, już jestem, nie wiem, powiedzmy bogatszy. Już mam, kuźwa, czarny płyn. Kole. Nie, atakują mnie! Cholera. Rozmieść miny. Patrzcie, wybuchną, jak wejdzie. Jebcie szma... Jak to nie? To czemu nie wszedłeś na to, lol? O, ale to jest słabe kiedy. No dobra. I tak, no ja pamiętam tą misję, że ona była trudna. Ale powtarzam to w każdym odcinku, naprawdę w każdym. Że... Nie mogę na to patrzeć właśnie z tej perspektywy, bo wtedy byłem gówniarzem i... Gówniarzem, tak. A teraz jestem wieśniakiem. Wtedy byłem gówniarzem i nie potrafiłem grać. Znaczy, nie to, że teraz umiem, nie? Bo to tak brzmi, jakbym był jakimś proplayerem, a klikam jak takie zaraczałe dziecko. Ale... No, gram chyba lepiej niż kiedyś. Więc myślę, że to powinno być łatwiejsze, tak po prostu. Tu jeszcze dwóch ziutków, dej. Daj mi tych dwóch ziutków tu. Dobra, ja myślę, że te ziguraty to w sumie nawet nie byłaby głupia rzecz. Ale jestem biedny i nie mogę go postawić już. Nie mam przelać swą krew. No dobrze. Jak już mówiłem, wiem na pewno, że mają... Gdzie znowu? Ja pierdzielę.
pedo teraz atakować, nie? Jak ja tego nie przeżyję i nie przy... szkoda, z czym nareszcie. Wam by wypadało dać kuźwa te takie... O, to. No właśnie. Mów, głupcze. O Jezus, ale miny, ja nie mogę minami chodzić tak bliskito. Dobra, idziemy tutaj sprawdzić, co tu się wyprawia. A, w sumie ty możesz iść zobaczyć, nie? Tak mi się wydaje, że chyba jednak od tego jesteś, ale... Ale mogę się mylić. O, co tu się... Przyjrzyj się temu. No to się przyglądaj tak troszeczkę. Dobra. W sumie wiecie co, chłopaki, tutaj chyba nie ma nic jednak dla was, więc... Więc w sumie się cofnę. Martwi będą służyć. No może i będą, może i nie. Nie wiem. Nie znam się, to się nie wypowiem, przepraszam. Potrzeba więcej złota. Tu już się kończy robić, Dobrze. Ja myślę, że faktycznie dobrze będzie te duchy wykorzystać sobie. O właśnie, już dobrze wykorzystam je, bo wiem, że tu idzie atak. Więc spoko. To mi się bardziej podoba. Dobrze. Dobrze, mamy to. Gniew Legionu rozpala niebiosa. Bariery między światami. Myślałem, że mi telefon wibruje. Legion przysłał nam na pomoc ogary piekieł. Aha. Bestie są na twe rozkazy. No dobra. No i co teraz? Gdzie one są? A tu są ogry, znaczy ogary. No spoko, w sumie Legion to jest nawet spoko. XD. Dobra, jedna baza jest na pewno tu, tu i tu. Są na pewno trzy, nie wiem czy nie więcej. I teraz, no właśnie, aha, no tu jest właśnie, dobra, tu jest jedna baza. W sumie tu zostawimy tego ziutka sobie, bo oni stąd mogą wychodzić. Ty już w sumie, aha, czyli co, tu jest kolejna baza, tak, skoro stąd przyszli? Wszystko będzie ujawnione. Tu jest takie coś tylko, dobrze. Nikt mnie nie widzi. Nikt cię nie widzi, nikt może nawet nie chce cię widzieć. No ale dobra. Dół ofiarny mamy. To mamy. W sumie tylko brakuje nam czarna cytadela do tego. Ale żeby nie było przypały, sobie dorobię jeszcze jedną kryptę. Bo ona w sumie jest ważna. Dobra, ty jeszcze sprawdź tutaj co mamy. Tu jakieś coś. O Boże, oni mnie widzą. Mów głupcze. Uważaj. Ojejku. Znaczy nie fajnie, bo no nie fajnie, po prostu. To mi się bardziej podoba. Nareszcie. Nie mogę ich atakować, tak? No nie, bo są mechaniczne. Jest kito. Tu nas atakują, ojejku. Dobrze. I gryfy. Gdzie mam przelać? No nie powiem, że jest łatwo, bo nie jest. Cisną ziutki. I cofniesz się za chwilę tutaj. Tego bardziej nie zbustuję. Ale to już jak najbardziej. Tutaj to też. I to też. I tak teraz was. Ale was. Damy pod kontrol. 4. No nie? Żeby nie było tak trudno. A teraz tak, wiem, że tu jest baza niebieska. To gdzieś jeszcze musi być baza szarych. Chyba tu, no właśnie. Jestem głośny. Przyjrzę się temu. Otóż to. I tutaj mamy jedną bazę. Zobaczmy. W sumie mógłbyś sobie tutaj chodzić, tak? Ty w sumie też mógłbyś tak chodzić. Dobra, więc tutaj wiemy o tych bazach. To są dwie. Tu jest chyba jeszcze jedno przejście do nich. Więc też sobie je odkryjesz. I ty też chodź tutaj. Dobra, ty jednak tędy nie przejdziesz. Ale ja myślę, że ten tutaj. O właśnie ten. Tutaj jak najbardziej zrobi nam różnicę w skautowaniu. Czwórka. Jak ja nie widziałem, że niebiescy wychodzą. Tak z ciekawości. Dobra, ale widzicie, że te wieże to w sumie robią różnicę tak dosyć solidnie. O Jezu, że mi grę wywaliło. Dobra. Nie, panowie, wy tutaj nie możecie. Jup. Dobra, nie żyjesz. Dobra, ja myślę, że jednak naprawą budynków tutaj zajmie się ten pan.
Jak każesz. Myślę, że on jak najbardziej spisze się dobrze i sumiennie i dobrze wykona swoje zadania. Dobrze, teraz tutaj wiemy, że jest jakieś przejście, tak? Ale boczne wyjście tu mają? Wszystko. Czy tak bez kitu? No bez kitu mają boczne wyjście. Nikt mnie nie widzi. No dobra, no to możesz sobie w sumie sobie poskautować trochę. No dobra, no a ty możesz chyba pójść krok dalej. Myślę, że nikt się nie obrazi z tego powodu. Aha, no i tam kolejne wyjście bazy, chyba niebieskiej, tak? Tak, to jest Steel Blue Base. Więc w sumie możesz tu zostać i skautować. I tu to samo, z tej strony. I teraz tak, nie wiem, czy chcę te bazę atakować, bo już 10 minut cię bronię. Skutecznie, nieskutecznie, nie jest istotne jak, ale się bronię. I no nie wiem, bez kitu nie wiem co teraz. To tutaj niby jest, te ziguraty ogarniają temat. Oho, a tak, tu mi mignęło coś. Widzicie? Mówiłem. No puść, nie szczelaj. Ostrzem rodu, uderzaj! Dobrze. Przełamali naszą obronę. Będziecie cię. Skurzemy to. Aha, tu jest kolejny atak. Ostrzem rozu jest głodny. No dobrze. Legion przysłał nam na pomoc ogary piekiel. Znowu? Bestie są na twe rozkazy. Bez kitu. Ostrzem rozu jest głodny. Dobra, umor. Wieczne męki. Faktycznie, kolejny nam dał. Ten legend jednak łaskawy jest. Za króla Lisza. Ale w sumie nie jest, bo to są złe ludzie, są, znaczy demony. Ten cały legend śmieszny. Dobrze. Ogary, no myślę, że jak najbardziej możemy je wykorzystać w sposób chyba dobry. Dla mnie. Patrzę na tą mapę i myślałem, że jest więcej tych źródków. Badania zakończone. Dobrze. Control 4. Zmieniamy. I pod czwórką mamy to, spoko. A tu myślę, że dobrze byłoby też coś zmienić, nie? Ty. I myślę, że czekaj, tu widzę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do jeszcze czterech mogę jakiś źródków co atakują zrobić, więc spoko. Uważaj! Póki co cicho. Wiem, że mógłbym zaatakować, tak jak już wam mówiłem i się powtarzam niejednokrotnie, że mógłbym ich zaatakować, ale wysyłając wojsko z mojej bazy gdzie indziej, ryzykuję to, że oni po prostu zaatakują. Ja wiem, że tutaj mam te wieże obronne, ale to nie jest szał. No bo takie wieże to jest chwila, moment do zniszczenia dla nich, więc no... No sorry. Dobrze, ilu tu mi jeszcze wyjdzie? Tutaj dwóch, tutaj jeden, a tutaj mamy sześciu, więc jeszcze trzech źródków można zrobić, myślę. Więc myślę, że zrobimy ciebie i może jeszcze takiego jednego. Yellow. Idzie atak tutaj, zauważyłem. Więc idę szybko tutaj. Otóż to mamy atak, więc zaraz go odbijemy. Ty tam z tym ryj, żebyś nie leczył. Dobrze. I myślę, że w ten sposób, jak podzielę armię, że 12 tu, 12 tu, to będzie na tym chyba najlepiej. Ale tak bez kitu najlepiej. Czy tutaj coś szło? Nareszcie. Tak, szło, nawet leciało. To mi się bardziej podoba. Teraz ostrzem rozu. Dobrze. Ostrzem rozu jest głodne. Super, mamy to. I to są szara baza, czyli tam musi być szara w takim układzie. No bo... Za króla Lisza. Skoro są błękitni i jasno niebiescy. Nie, znaczy... Kurde, jakie to są kolory? Dwa niebieskie kolory, ale... No dobra, to wiecie o co chodzi w każdym razie. Dobrze, i was dałem pod kontrol 5. I wy będziecie tutaj pilnować te dwa rogi. Tak? Potępieni czekają. Zostaliśmy zaatakowani! Jaka jest wola czynienia? Okej. Wiemy, że idzie atak. To taki bliski tu chyba duży nawet. Ale... Kurde, jak pójdą z tej strony, to trochę lipa.
Zrobię jak każą cienie. Zostaliśmy zaatakowani! Dobra. Nikt nie będzie. Chyba ogarnę temat. Będę twymi oczy. Jaka jest wola cienia? Jedno plugastwo jest ranne, więc chyt. Leczymy plugastwo. Co znowu? Dobra. Was tu dajemy. Was tutaj. Was w sumie jednak tutaj. I powinno być dobrze. No jeszcze 15 minut. Zobacz. Się będę bronił. Ojej, czemu ty wiesz, że mnie nie widzą? Znaczy w sumie dobrze, że mnie nie widzą, ale... Ale niedobrze. Dobrze, tutaj co możemy jeszcze zrobić? To możemy ulepszyć. I pewnie jeszcze coś podeślą, nie? Ten Legion cały śmieszny, fajny. Teraz tak, atakować bazę czy nie? Ja wiem, że wy byście na pewno chcieli. Żebym, i to jeszcze najlepiej, żebym się wywalił na głupi pysk. No bo sam bym chciał. Ale nie. Oby to miało sens. Nie ma wolić. Aha, w sumie mógłbym teraz jeszcze tego żmija dowalić, nie? Tak, z kitu. Aha, a tak tutaj. Nareszcie. Twój ból będzie nieodzowny. Dobra, mamy to. Czekają cię wieczne męki. Będzie cię cierpieć. Legion przysłał nam na pomoc ogary piekiel. Znowu ogary. Bestie są na twe rozkazy, rycerzu śmierci. Głodny. No wyjdźcie stamtąd, bo umrzecie, no kurde. Dobra, ten pod. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Mów, głupcze. Dobra. Ostrze mrozu jest głodne. Kolejne trzy ogary. Niechaj prowadzi. Tu was wezmę. Dobra, bo chcemy sobie teraz ich podleczyć, tak po prostu. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Dobrze, tutaj wszyscy już doszli. Tak, wszyscy są z tej grupy. Nie. Znaczy zrobimy tak, po prostu myślę. I tak, i teraz będzie dla mnie lepiej. Dobra, to wy jesteście Control 5. Badania zakończone. Niewierni przełamali nasz ruch. I musicie znowu atakować. Aha, nie ta studnia, bez kitu. Tu już tragedia się trochę dzieje. Zadrży w obliczu plagi. Dobra. Tylko nie zniszczcie tych... Nie... Cholera. Nie zniszczyli. Zrobili to, czego nie chciałem, żeby robili. Okej. Tych trzeba jak najszybciej teraz. Dobra. Mów, głupcze. Wy już jesteście wyleczeni, więc możecie iść z powrotem tutaj. Zniszczmy sobie może najpierw tych. Czołgi to spokojnie się zrobi. Dobra. No ale chciałbym jednak zniszczyć te czołgi. O, jak one niszczą bazę! Już zapomniałem, jak one dobre były. Dobra. Lecimy podleczyć sobie tą armię. A wy tam w sumie możecie zobaczyć, zaatakować, jak wam się nudzi, chłopaki. Dobra, tu się was podleczy. A co tam? Potępieni czekają. Spalenie many. Okej. Oby to miało sens. Tu się ładnie podleczą ziutki. Zaraz jeszcze przejdziemy może do studni many. Czy tam fontanny many, żeby troszkę mu uzupełnić ją. Zrobię też będzie spoko. Tak tylko przejdziemy, wiecie, żeby szybciej... żeby szybciej tą manę im odnowiło. Oni już mają nawet full many. Dobrze, to tu sobie walniemy ich tak. I myślę, że za chwilę możemy przejść na robienie żmija. Ale tak bez kitu na robienie żmija. Tu może jeszcze walnę... za cztery ziguraty. Jak każesz, brak. Jest wola cienia? Dobrze, wy będziecie stać tutaj. No i trzeba patrzeć teraz na mapę, czy nigdzie nie idą. Więc póki co nie widzę. A jeszcze 11 minut trzeba się bronić, więc w sumie nie aż tak długo. Życie zamerzuj.
Chciałbym jednak... O, tak zrobić. Dziękuję. I tu walniemy zaraz znaczniki. Dwa. Bo zrobimy sobie, oni są za się... O, idzie atak. Nikt nie będzie mi rozkazywał. A teraz z której strony? Potępieni czekają. Mów głupcze. Jaka jest wola cienia? Martwi będą. Dobra. Jeszcze jedna atak idzie z dołu. Ale myślę, że ich też obronimy. Dobra. Tu idzie kolejny atak, mówiłem. Widziałem ich, od razu ich widziałem. Dobra, aby nikt nie zginął, bo to też jest dla mnie ważne w tym momencie. Dobra. Dobra, mamy to. Ten kosztuje 7, więc jakbym teraz wolno jednego za 7, to mamy tyle. I potem kolejny 7 to jest 79. 79 i 7 to jest tyle. I plugastwo jedno chyba też kosztuje tyle, więc spoko. Więc trzaśniemy sobie tutaj taką jeszcze dodatkową, mocniejszą armię. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Okej, wy już jesteście wyleczeni, więc z tej strony Arthas, z tej strony armia. I na środku, przy samym Keltuzadzie, zrobimy sobie też czy kilku. Jak coś, to będę po prostu wycofywał. Ale mam jeszcze równy... O, Inferno. Spoko. Tych nie chcę ruszać. Przysłano nam na pomoc mocarne bestie piekieł. Zbierz je szybko. Będziesz nimi dowodził. Ale ja ich na razie nie chcę ruszać, bo odbijam ataki dość dobrze. Dobrze. Potępieni czekają. Nikt nie będzie mi rozkazywał. No. Jaka jest wola cienia? Mów, głupcze. To mi się bardziej podoba. Dobra, lecimy z nimi. Uważaj! Zaszli nas od tyłu. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Intrygujący. Uważaj! Przepraszam. Ci są cali, więc spoko. I jeszcze 9 minut wytrzymać. Dobrze, nie ma problemu. Zostaliśmy zaatakowani! Który znowu? A tutaj. Wszystko będzie ujawnione. Wierzę. Dobra. Zobaczmy. Potępieni czekają. Zrobię. Chodź bliżej. Dobrze, no tutaj już widzicie, że ta armia też jest kozacka. Jak ja to obliczyłem? Bo teraz... Umor? Chyba, że Infernusy policzyli. Nie wiem. Ej, Beskidu nie wiem, bo... Nie wiem, bo teraz jak ten wyskoczy i jeszcze 7... Aha, już wiem! Bo umarł mi duch jeden, a on bierze też jedno miejsce, jakby. Co znowu? Ostrze mrozu jest głodne. Niechaj prowadzi. Uważaj! Dobra, tu trzeba jak najszybciej teraz. O Jezus, bo mi padnie ten wziutek. Twój ból będzie nieopisany. No i chyba padnie jednak. O, deski tu padł. Tu idą, na dole. Za króla liść! Ostrze mrozu. Nasza kopalnia złota. No niech jest pusta. Dobrze, póki co widzę, że daje ciała na pełnej linii. No, powiem wam, że teraz byczą armię wysłali. Ale tak wyski to byczą. Dobrze. O, tu jeszcze żyje jeden ziutek. Już nie żyje. Ale tu miałem, zmasakrowali armię. Lub się żmija, dwóch tych. Nie wiem, i to. Uważaj. Oj, jak zmasakrowali. Umrzesz, pyk. Dobrze, no nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. No ale cóż, spokojnie ogarniemy temat. Myślę, że można wycofać. Wszystko tutaj. O, smoczki są mega fajne. Gdzie atakują? Aha, jeden ten, to tam. O Jezus, kolejny atak. Uważaj! Ach, nareszcie, kolejny atak.
Właśnie nie nareszcie, to nie do końca o to chodziło. Co się stało, już się nie odstanie. Dobry pies. Ach, nareszcie. To mi się bardziej podoba. Wierni przełamali obronę, a zaraz padną. No te czołgi widzicie, jak niszczą mi te zgraty. I o tym mówiłem, że same te wieżyczki, one wcale takie super OP nie są. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Dobra. 6 minut, myślę, że chyba ogarnę temat. A czemu ty się nie chcesz tworzyć? Aha, bo jest tylko jedno miejsce wolne jeszcze. Dobra. Mamy Infernusy, więc też spoko. Myślę, że teraz mogę zmienić armię na Control 4 będzie to. I wyjdźcie stąd. Aha, wy nie możecie. No dobra, już wam robię przejście. Już wam robię przejście, możecie sobie przejść. Dobrze. Control 5. To jesteście wy. Więc Control 5 na prawo. To tutaj. I co jeszcze nam zostało? Kilku takich ziutków. No to przykro mi, ale jesteście Control 6. Tak wyszło. Wy tam idźcie się wywalić. Dobra. Niechaj prowadzi mnie. Nie, no to się jest GG dla nich. Bez kitu. Bo nie wiem, co musieliby zrobić, żeby mnie zabić w tym momencie. Wysłać taką armię, że klękajcie narody? Bez kitu. Dobra. Chyba nic mi nie umarło nawet. No. Tak miało być. Okej. Okay. Chodźcie się podleczyć wszyscy. Wy chyba nawet nie musicie się leczyć. Ci na pewno nie muszą. A tutaj tylko te smoki se polecą. Szybko nałykacie się trochę wody z fontanny życia i wrócicie. No i widzicie, i też na początku tego odcinka mówiłem, że misja będzie mega trudna, nie? Bo ja pamiętam, jak była trudna, ale nie była, no tak nawet ani trochę. Ej, ktoś umarł. Aha, te ziutki umarły. No to w sumie robi sens, wam powiem. Że im się umarło. Zrobię sobie jeszcze dwa biesy. Tak, to będzie idealna armia tutaj. 4 minuty, no co by się mi musiało stać, żeby w 4 minuty mnie pokonali, no co? Nie wiem, jakaś bomba atomowa, albo dwie. Tak bez kitu, no bo co, no bo nic. Kusimy też, żeby ich zaatakować gdzieś tak. No dobra, chodź, przeskautujemy. Teraz to już mnie nie interesuje, co się stanie. Wszystko będzie ujawnione. Co tu jest? Mnie nie widzi. Baza szarych. Wszystko będzie ujawnione. Miałem rację. Oła, baza szarych. Nikt mnie nie widzi. No tak, to robi sens. Zobaczmy. Przyjrzę się temu. Dobra. Tu widzę atak na mnie, idzie jeden. To mi się bardziej podoba. Doborowa jazda. Za króla Lisza. Ostrzem rozum. O, mają pancerze lepsze. Ale bez kitu mają, widzę. Nareszcie. 2 minuty. Chyba wytrzymam, co? To mi się bardziej podoba. W sumie nie wiem, ciężko powiedzieć. Dobra, wyleczony. Dobra. Co, smoczek się zrespił, że tak było zrobione? To mi się bardziej podoba. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Aha, dojdzie ten atak. To spoko. I całkiem konkretnie idzie na północy. Dobra. Za króla Lisza. Dobra, umor. No i tu jest jeszcze coś, ale... Wyleczony, ha. Za króla Lisza. Nie, widzicie, easy jak. Easy, po prostu easy. No.
No i tyle. Straciłem tylko jedną jednostkę. To jeszcze tego dziutka. Więc no sami widzicie, że to nie jest w ogóle trudne. A tak panikowałem. Co, ale będzie trudno, ale będzie trudno. To chodźcie, chłopaki. Co znowu? Kurcze. Musimy wytrwać, tak, tak. Póki Kel'Thuzad nie dokończy dzieła. Szkoda, że ten atak ostatni jest na minutę. Dobra, chodźcie jednak zniszczyć tego. Albo chodźcie wszyscy tutaj, tak Buskito tutaj, do środka. Żeby nie zraszowali. Bo widzicie, wsłużyli się i walnęli konkretny atak. Szybko, chodźcie tu. Owce mam, ojejku. 40 sekund, trzeba się bronić. Co teraz? Wreszcie. 20 sekund. Niewierni przewalali na słowo. 15 sekund. Nie no, już nie zginie. Ale widzicie, że w sumie gdyby taki atak prędzej przypuścili, to miałbym problem spory. Ulecz tego. Dobra. No i koniec, mamy to. Przybądź, Archimonde. No nie powiem, pod koniec było trudne. Tego świata i pozwól nam pławić. I teraz wydaje mi się, że będzie przerywnik filmowy. Więc pewnie wywali mi nagrywanie. Drżyjcie, śmiertelnicy. Drżyjcie i rozpaczajcie. Do waszego świata stąpiła zagłada. Dobrze się spisałeś, Liszu. Mój plan okazał się doskonały. Lordzie Archimondzie, zakończono wszystkie przygotowania. Znakomicie, Tychondriusie. Król Lisz nie jest mi już potrzebny. Plagą będziecie kierować wy, upiorni lordowie. Oj, król Lisz nie jest potrzebny. Będzie. A jak dobrze wiecie, później królem Liszem kto będzie? A, nie powiem wam. Potem wam powiem przy innej okazji. Rozprawię się z tymi żałosnymi czarodziejami. No, i teraz będzie ten przerywnik, więc wywali mi na pewno nagrywanie. Bo nie wiem, to działa jako jakiś osobny pro... Nie wiem, jak to działa, te przerywniki. To wywala mi to zawsze. To chyba jakiś żart. Co teraz z nami będzie? Cierpliwości, młody rycerzu. Król Lisz przewidział także to. Może odegrasz jeszcze rolę w jego wielkim planie. Może. No, także ja się za nim pożegnam, bo chyba jak kliknę dalej, to będzie przerywnik, bo od razu...
Belanora, Mordanos Nelar, Ilamur Nofalos Kadar.